22 lata nikt z władz polskich nie wpadł na pomysł, żebyśmy robili jakiś lobbying z Piotrem Krawowiczem, nie? Nikt nie wpadł na to, słuchajcie, a może byście tak pojechali, nie wiem, do Estonii, albo na Litwę, albo gdzieś tam do Gruzji, jedźcie tam, pogadajcie prywatnie przy jakimś winku albo piwku, nie? Jak to jest? Oczywiście, że my to robimy, ostrzegamy się, nie? Ale my to robimy prywatnie. Ale nie ma tego. Słuchajcie, pierwszy ambasador Polski na Litwie był pan Jan Witacki. No to jesteśmy w domu. Doktorat i habilitację robił na wariografie w Komendzie Wojewódzkiej Milicji MO w Katowicach. No to jest już powszechnie wiadomo, że Polską rządzi Szumowina, prawda? Jak się rozpadają wielkie imperia, to do władzy zawsze dochodzi przez te pierwsze 20 lat Szumowina. I załóżmy, że to już jest teraz te ponad 20 lat i trzeba coś z tym zrobić i świadomi Polacy, żeby właśnie spostrzegli pośród siebie ludzi wartościowych, zacnych, o wysokim morale i tak dalej, i tak dalej. To jest możliwe do przeprowadzenia. Jeszcze przy tak zróżnicowanym społeczeństwie, jak obecnie jest, które część ma jeszcze złamany kręgosłup moralny i być może im się nie da tego kręgosłupa nigdy naprawić. Ale jest siła, powstała iskra, powstały akta. I według mnie to jest iskra, która zapali, zaświeci. Ona nie chodzi o to, żeby robić zadymy krwawe albo dać się sprowokować. Nie, w sposób świadomy, pokojowy zróbmy to jak jak Gandhi, jak Martin Luther King, jak Iman. Zróbmy to jak ludzie, jak człowiek. Ci młodzi ludzie zrozumieli, że ich ci starzy, czyli te Tuski, Buzki, Łobuski, wszelakie, robią po prostu w konia albo w bambuko, że ich się ogłupia, że ten, i oni po prostu chcą inaczej. I oni poczuli siłę, że ich jest tak dużo. Słuchajcie, 20-stopniowe mrozy w Katowicach, zimna cholera, a tu manifestacja i przychodzi 20 000 ludzi, słuchajcie. Zimno jak tort. No miało to trwać 2 godziny, trwało pół godziny. Ale tak, ci wyszli, to ci spółdzielcy przyszli. Więc taka quasi manifestacja no, trwała tam powiedzmy z godzinę trochę więcej, prawda? Ale już mniej ludzi, nie? Czyli tylko ci, którzy doszli. Ale ludzie muszą poczuć siłę i poczuć, że nie tylko ja zwariowałem, tak myślę, ale mój sąsiad też. Znaczy, była taka no, sytuacja u nas tam w funduszu, gdzie pracuję, że ludzie nawet nie wiedzieli, kto pracuje w pokoju obok, bo to nie wpadło, żeby w Google, nie? Sprawdzić każdego. Ja się tam dziwnie zapytałam publicznie, a wszyscy się boją. No to stwierdzili, no to zobaczymy, kto to jest w ogóle, nie? Tak coś tam w plotkach. Tak? No i przychodzi i mówi, wiesz, a ja myślałam przez tyle lat, że tylko ja zwariowałam, ale widzę, że inni też tak myślą, nie? Bo też i gazetę Polską... Właśnie, bo postawię Pani pytanie też, jak rozmawiać z tymi, którzy no, cały czas bronią sytuacji, jaka jest w tej chwili, nie? Dyskutować tak zwanych lemingów, nie? Jak dyskutować z nimi. Dyskutować z nimi. Bo oni mają tak, informacje ma skąd to wiesz? Z Gazety Wyborczej i w TVN-ie tak gadali. A ja jeszcze jest Onet, proszę pana. A ja pytałem się, a czy no inną rzecz? A nie, a są w ogóle? No to ja przynoszę, uważam, że. I zostawiam na biurko. To czyta i na drugi dzień już jest przerażony z lekka. No wiem, ale ktoś na przykład nie wierzy w ogóle tego, bo to uważa od razu za coś, jakieś śmiecie, jakieś prawicowe, coś. Nie, no to rozmawiam z takim gościem, jakby mówił, no to co ty chcesz, PiS to wszystkich by aresztował, wymordował. Tak. Ja mówię, dobrze, kogo? Kogo aresztował? Kogo za Blidę? A ja mówię, wiesz, ale Blida to chyba się sama poszczeliła. No ale dobrze, no jedna nie wyjeżdża na śmierć. No właśnie! A ja mówię, a teraz zamordowano kolegę Wróbla. Facet kończył mój wydział automatyki, informatyki i był specjalistą od torów, lotów, samolotów. I raptem jego synek własny doszedł do wniosku, że chce gdzieś tam jakiś bilet chyba kupić, przynajmniej tak gadano, i no 1500 zł to miał kosztować, i łak po drukówkach trupił swego ojca raptem, tak z siebie. Następny, mówię, poleciał do Indii, popełnił samobójstwo, bo tam jest ładniej, prawda? No, któryś kazał żonie prasować koszulę, bo gdzieś tam ma iść, dostał numer telefonu, znaczy ktoś do niego zadzwonił i poszedł i się powiesił. Leper zajmujący się masą tam rzeczy, plany jakieś tam ma i tego synka chciał kurować i w ogóle. To raptem blok olbrzymi i tylko przy tej klatce, gdzie, no, gdzie okna były z jego siedziby, stawia się rusztowanie, bo jest naprawa drugiego bloku, który ma kilka czy kilkanaście klatek. Słuchajcie, tylko tam. I raptem leper popełnia samobójstwo. No, słuchajcie, no, są ludzie, którzy samobójstwa nie popełnią, to są inne konstrukcje. Gdybym się dowiedziała, że leper komuś mordę zbił, to w to uwierzę, ale że leper się powiesił, w to nie uwierzę, prawda? No i później, no słuchajcie, tych samobójstw, masowo więźniowie dochodzą do tego, że więzienie pod szczególnym nadzorem, nawet te sale, to trzeba popełniać samobójstwo, nie? Teraz facet tańczy, gdzieś tam imprezuje i zdrowy facet raptem umiera, bo ma być za tydzień czy za dwa świadkiem. Dobiarz. No i słuchajcie, tego jest za dużo. No bo biskup kościoła tego ewangelicko-augsburskiego, następca tego, który zginął w Maleńsku, raptem w Kadrosowie i ginie dwóch tam następnych. Archeolog. Główny archeolog, który ma tam kopać w Maleńsku, bo ginie. No słuchajcie, za dużo tego, bo biskup jeden, no trudno, wypadek się dzieje, ale nie po kolei, któryś tam gościu, prawda? No ale to już potem to liczy łatwo, przecież morderstwa księdza Słowolca, Niedzielaka i tak dalej, to jest ciąg wypadków, bo grzech założycielski stolarzy, grzech założycielski. Byśmy o tym pisali. Jak można siadać do stołu z mordercami? No właśnie. Bo oni wtedy, jak chlali tą wódę w Magdalence i skręcali nogi do okrągłego stołu, to w tym samym czasie właśnie Suchowolca, Niedzielaka, a Zycha, wiecie, Zycha pogrzeb był w dniu, w którym Jaruzelskiego wybrano prezydentem. I w tym samym dniu, w którym prezydenta Sabata szlak trafił. Bo Sabatowi się w głowie to nie mieściło. Jak może jego naród, rozumiesz, wybrać Jaruzelskiego? I nagle zmarł w tym samym dniu. No po prostu jego serce tego nie wytrzymało. I to był ten sam dzień. Tak, ale ja pozwolę sobie tutaj zabrać głos i po prostu nie zgodzić się z Panią, bo to, co Pani mówi o tych przykładach, tych śmierci, tych takich no, wstrząsających zdarzeniach, Pani i myślę, że wielu z nas zakłada, że ktoś będzie brał to pod uwagę, zacznie myśleć, kombinować, ale tacy jak właśnie tutaj wspomniał ksiądz tą nazwę, lemingi, oni nie chcą myśleć, ich to nie obchodzi, bo zmiana światopoglądu, zmiana kompasu to jest zbyt duży wysiłek. Chłopcy na górze jakoś o nich zadbają. To jest mentalność sekty. No przepraszam, ja osobiście patrzę na daleko posuniętą rezetę. To jest mentalność targowicza. Dokładnie. Nasi pradziadkowie myśleli tak samo, że nie możemy przecież, bo Moskwa jest za mocna. A po co? Ale przecież oni będą chronić nas na nasze przywileje. To jest ta sama struktura myślenia, która wymaga jakiegoś wysiłku, bo Konfederacja Barska, no coś tam chcieli, nie? Musieli się ściepnąć, rzucić jakieś pieniądze i tak dalej i musieli coś robić, gdzieś tam się bić, coś, a ci nic nie musieli. Leżeć dookoła brzuchem i przekonywać siebie samych, jacy my jesteśmy patrioci. No i teraz jest tak samo. Oni blokują swoje umysły i mówią, że absolutnie my nie mamy racji. A poza tym jedno jest, które trzeba wziąć pod uwagę. Nikt nie lubi się przyznać przed sobą samym, że był idiotą. Rozumiecie? A taki misiu musi stanąć i powiedzieć, kurczę, ja wierzyłem w okrągły stół. No dałem się oszukać, no jestem debil, no jak ja mogłem wtedy w to wierzyć? Przecież każdy chce mieć o sobie, nie ma niejak podstawy psychologii. Więc oni się boją przed samym siebie, oni się sami oszukają. I tutaj kolega mówi, to taki 40-latek miał powiedzmy te 20 lat w 1988 roku, tworzył komitet obywatelski w Katowicach ze swoim ojcem z szarych szeregów. I on mówi, panie Jadwigo, ale ja dopiero teraz się kapnąłem. No teraz, no kilka lat temu. A ja wtedy wierzyłem. Ja wierzyłem, że wy jesteście oszołomami. Bo myśmy posłuchali ten radia Wolna Europa, gdzie Kuroń Michnik w odmianach wszystkich, nie? Trybun, Zapalniczka, a wcześniej i Jezioranski, który też był dziwny. Więc myśleli, że tam jest prawda, no bo co? Bo z Ameryki to samo. Telewizja nasza. Myśmy wszyscy wierzyli. Wierzyliśmy w Wałęsie, wierzyliśmy Michnikowi, wierzyliśmy Kuroniowi. No przecież tak było wtedy. W 1983 roku powiedziałam swoim najlepszym współpracownikom, najbliższym, dwóch. Powiedziałam, Lech Wałęsa dla mnie to jest kapusiem na 99,99. Droga pani, ja w pierwszego dnia, kiedy zobaczyłem telewizję w 1980 roku, jeszcze była czarno-biała, dwa programy, bo więcej nie było. Przyjechałem akurat z Pomorza, bo tam na wojsku służyłem, właśnie w desancie morskim, gdzie mieliśmy napadać na Europę Zachodnią, niszczyć, Europy by nie było oczywiście, bo Rosja chciała zniszczyć Europę, były 3 grupy uderzeniowe, pierwsza ta, która była w Polsce, druga do Uralu, trzecia do Ładowostu. I Kukliński, bo ja tak się teraz zmieniłem temat, ale moduluję, i Kukliński zdrajcą, tak? Jaki Kukliński zdrajcą? Przecież gdyby nie Kukliński, bo ta banda komunistyczna czerwona w mediach, tych tuków, nieługów i innych idiotów, którzy za pieniądze ludziom pompują głupotę, manipulują społeczeństwem, to oni by dzisiaj nie byli, by nic by nie było. Dlatego, że gdyby nie Kukliński, prawda? Gdyby nie Kukliński. I gdyby nie to oczywiście, że Jan Paweł II. Trzeba się z tymi faktami liczyć. Ten drugi przypadek, jakie miał znaczenie? Miał takie znaczenie, że w Polsce niesamowicie urozmawiano. A więc można powiedzieć, że żaden czołg, żaden motocykl sowiecki nie przejął przez ulicę, była wyżej. Ale to nie o to chodzi. Tu generalnie chodziło o to, o zniszczenie całej Europy. Bo jeżeli została użyta broń jądrowa, to Amerykanie przewidywali użycie broni jądrowej na terenie całej Europy. Bo Rosja tylko znała zasadę napadu, nie obrony. I do tego przygotowała całe dywizje, setki dywizji. I to jest pierwsza rzecz. I teraz niech Polacy, ci, którzy nieraz spotykam na ulicy, ci, którzy są w mediach, gdziekolwiek, niech się zastanowią nad osobą Kuklińskiego. Ja uważam, że nie powinni mu ubliżać. Znaczy, Kukliński był bohaterem. Tak, ale są jeszcze... I to, że był bohaterem, bo niektórzy tam pieprzą do te kawałki, że na dwie strony. Skąd się był bohaterem, dlatego, że mu wykończyli dwóch synów. A KGB nie zapomina. No tak. KGB po prostu nie zapomina. Ale to nie tylko dlatego, prawda? Bo tu chodziło... Nie, ja mówię to, co... Potwierdzenie. To, co zrobił, ale to jest potwierdzenie. Proszę pana, wie pan, jak na niego plują? A nie wiadomo, jakie to były akta. A może on to dla Rosji robił, a może odsunęli mu. Proszę pana, głupota ludzka jest taka. A dla mnie potwierdzeniem, że to jest podwójny agent, ale agent, który przeszedł na drugą stronę, to jest to, że musi mieć operację plastyczną i jest chowany gdzieś w Stanach Zjednoczonych na głuchej farmie. Albo to, że go po prostu likwidują. I w sprawie Kuklińskiego zlikwidowali mu dwóch synów. Wszystko. To ma pytanie. Ja mam pytanie, bo tutaj właśnie jak ksiądz mówił o przekonywaniu ludzi. To tak jakby biorąc psychologię nawet pod uwagę, że 10% społeczeństwa jest konstruktywne, czyli chce coś budować, coś robić, reszta to zazwyczaj pójdzie za tą dziesiątką, że tak powiem. No i ja na przykład wiem na przykładzie swoim, jak nieraz z niektórymi ludźmi rozmawiałem, wiem, że niektórzy są odporni na wiedzę, że tak powiem, nie? Na przekonania, czy na przykład rozmawiałem właśnie kiedyś z takim kolegą, który jest ze Śląska, z Chorzowa. Się uważa za Ślązaka, że on nie jest Polak, takie rzeczy tam, nie? I pamiętam, jak z nim dyskutowałem, mówię, i chciałem wciągnąć z jego historii rodzinnej, że on jest Polakiem, nie? I tam mu tłumaczy coś i się pytam go, mówię, a czy ktoś z twojej rodziny brał udział w powstaniach śląskich? Bo on tak naprawdę, tak jak pani mówiła, że tam historii się nie uczy. On się twierdzi, że jest Ślązakiem, a nie zna tak naprawdę swojej historii. Ja się pytam, czy ktoś z rodziny brał udział w powstaniu śląskim. Tak, tam wujek taki szczęśliwy, to wszystko. Ja mówię, to widzisz właśnie tymi słowami, że nie jesteś Polakiem, go obrażasz, bo powstania śląskie wybuchały po to, żeby przyłączyć Śląsk do Polski od Niemiec. A ty mówisz, że to nie jest Polska, czyli opluwasz w tym momencie swojego wujka, który tam leży w grobie, nie? A on po prostu już się tak zdenerwował, że powiedział parę brzydkich słów i powiedział, ja już nie chcę tego słuchać. I koniec. I to był koniec dyskusji. A ta rozmowa trwała wiele godzin. Ja na przykładzie jego historii, jego rodziny próbowałem mu wytłumaczyć, że on jest Polakiem, a nie Ślązakiem. I on po prostu po 2-3 godzinach stwierdził, że nie chce znać prawdy i tyle. Bo to jest tak. Oprócz tego, że mamy na tych uniwersytetach historyków uczą jak uczą i ci historycy uczą teraz w szkołach. Bo ten facet tam od 22 lat wypuszcza co 4 lata następnych historyków. Ci historycy znajdują pracę w katowickim IPN-ie też. Przecież, słuchajcie, szef Biura Edukacji IPN-u katowickiego powiedział, że to są, że uprawnione jest stwierdzenie o polskich obozach koncentracyjnych. IPN-u, słuchajcie. I ludziom bardzo młodym, no, mówi się w skrócie, tak mówię. Słuchajcie, przecież zobaczcie, Niemcy są przygłupy, tam trzeba na rozkaz i w ogóle sumowny i tak dalej. Mordercy, bo w ogóle Druga Wojna Światowa, no to nie, to wyszłaby, to żadne. Ale zobaczcie, no Polska, Parzy, zobaczcie jakie tam burdy. Noż to przecież zlikwidowali sobie sam przemysł, nie? Rozwalili całe państwo. No to Polak jesteś? No nie, no to trzeba siąść, podrapać się po głowie, kim ja jestem. Eureka, Ślązak. Rozumiecie? I w ten sposób się tam idzie. I teraz się fałszuje historię. Słuchajcie, pod wielkimi auspicjami, z pieczątką IPN-u Śląskiego, IPN-u katolickiego jest taki zrobiony, jak to się nazywa, rysunki, komiks. No i zaczyna się nawet tak dziwnie, że właśnie w XIX wieku okazało się, że część polsko mówiących mieszkańców Śląska identyfikowało się z Polską, ale z tym z cesarzem, znaczy z królem Prus. I potem leci o polskości Korfantego, który był zdrajcą Śląska, bo on wstrzymawał powstania i przez niego zginęło tak sporo ludzi, zwłaszcza z tych pułków z Katowic. W Polsce tam 1 na 10 przeżył. To później mówi się, no zobaczcie, to przecież my jesteśmy Ślązakami, nie chcemy z tym polskim burdelem mieć nic wspólnego. I oni pokazują Korfantego, jaki on jest Polak. A potem na koniec, a Polska przed wojną, myśmy tu walczyli, a oni w 19-20 roku nam nie pomogli w ogóle. I jak to, myśmy tu krew, oni nas w dupie mają. A potem jest na tego, a w 26 roku, jak wredny Piłsudski zrobił zamach majowy, to przyjechał na Śląsk Grażyński, nie wiadomo skąd, i prześladował naszego kochanego Korfantego. No, słuchajcie, dokładnie kupy się nie trzeba, ponieważ prawdą jest, że rząd polski Witosa i te poprzednie rządy nie wspierały powstań. Ponieważ te rządy patrzyły, żeby ich po ramieniu Francja, Anglia poklepały, a zwłaszcza Włochy, prawda? No to trzeba dupę lizać innym, a nie pilnować swojego interesu. No w związku z tym nie dawali wsparcia. Absolutnie żadne powstania, tu w traktat wersalski, tu trzeba legalnie, żadne formy. Ale Ślązacy pojechali do Piłsudskiego w 18 roku jeszcze w listopadzie. Druga ekipa pojechała w styczniu 19 roku i pytała o pomoc jakąś. No więc on odpowiedział, jak zaczniecie walkę, będziecie zdecydowani walczyć, poślę wam to, co mam najlepszego. No i posyłał mi praktycznie bojowców z PPS-u, czyli Sturmdestrem z budową fabryki min, granatów i różnych innych rzeczy i wysyłał instruktorów, żeby uczyć POW śląską konspirę. A potem wysłał im saperów i grupę Wawelberga, którzy pomogli Ślązakom, bo to nie jest tak, że to przyjechali, bo teraz tak Kuc mówi, że powstanie śląskie to był majstersztyk polskiej dwójki i Piłsudskiego, którzy tam w ogóle Ślązacy nie walczyli, tylko oni. Nie jest to prawdą, bo na 65 tysięcy walczących niecałe 10% było z ochotników. No więc faktycznie grupę Wawelberga było część z PPS-u, chłopaków, ale większość Ślązaków z kopalń. Bo oni wiedzieli, jak się obchodzić z materiałem wybuchowym. A poza tym, jakby to nie byli miejscowi Ślązacy, to by ich ponamierzali natychmiast. A tak, oni się wtapiali w środowisko, bo to byli miejscowi. I jeszcze mieli wsparcie miejscowych z tej miejscowości, gdzie ta akcja była, nie? Czyli nie dość, on na przykład górnik ze Świętochłowic wysadzał most pod Opolem. No ale no, osłaniał go też tam miejscowy Ślązak. Więc po prostu nieuctwo historii powoduje to, że Ślązacy są zagubieni, oni tożsamości szukają, nie mogą się pogodzić z tą głupotą polską i nie znają historii powstań śląskich. Nie Ślązacy zmusili, proszę Państwa, do tego, że ja piszę historię Śląska na nowo. Prosili doktorów historii, prosili studentów, żeby... No to studenci powiedzieli, panie, ale ja chcę studia skończyć, co ja będę takie bzdury pisał? Dali mi dokumenty stare, nie? Książki sprzed wojny, zapiski, meldunki, zapiski swoich tam wujków i tak dalej. Proszę bardzo, bo Pan coś pyta. Droga Pani Elidu, to znowu jest zaniedbanie właśnie tych przemian, bo gdyby doszło do normalnych przemian, prawda? Czyli po 90 roku, czy doszłoby do restytucji państwa polskiego. To trzeba było rząd. Doszłoby do lustracji, tak, do weryfikacji sędziów i prokuratorów, tak, i do uwłaszczenia społeczeństwa, czy tak, ustawy podstawowe, zasadnicze podstawy. Nie byłoby dzisiaj problemu Śląska. Problem Śląska by został ponad 20 lat temu, albo tych, którzy chcą. Ale ja się zgadzam. Ale ja się absolutnie z tym zgadzam. Tak. Ja krzyczałam, że należy sprowadzić rząd z Londynu, przyjąć konstytucję kwietniową i zrobić wybory w oparciu o konstytucję kwietniową do konstytuanty. I że mamy być ciągłością drugiej RP. I nie byłoby problemów żadnych. Ale słuchajcie, wtedy mówiono, że ja zwariowałam, ponieważ jak my nie przyjmiemy spuścizny prawnej PRL-u, to wszystkie śluby nieważne. Wszystkie kupna sprzedaży, wiesz, domu czy czegoś, nieważne. Ja mówię, ludzie, co wy pieprzycie? Przecież jak w generalnej guberni, nie? Za Niemca, między 39 a 45, ktoś zawarł związek małżeński, to on był legalny, prawda? I on jest związkiem małżeńskim. Jeśli ktoś kupił 2 hektary pola, no to dalej ten co kupił, no to te 2 hektary pola ma. I to była generalna gubernia. No czego wy chcecie w ogóle? A teraz ludzie ratują nas, ratuje nasze dobre imię to, że chłopaki z żołnierzy wyklętych do 1963 roku, kiedy zginął ostatni, że oni ratują nasze dobre imię. Bo słuchajcie, to nie ginęli. A po co giną? Jacyś wariaci. Nie. Ja jestem im wdzięczna za to, że oni byli w tych lasach. Bo oni mówią o tym, że to państwo, PRL, to nie było moim państwem, że ja się z tym nie identyfikuję. Ale że, a po co giną? A byliśmy spokojni. Nie. I to, że na przykład ja mam do dziś problemy. I proszę Państwa, ja zaczęłam pracować dopiero w 1992 roku we wrześniu. Zameldować się mogłam w 1995 roku. Normalnie byłam bezdomna. I to była moja Polska. To była jak Polska zdrajców. No dobrze. Pusku, przepraszam, Wałęsa i tak dalej. Przepraszam Pani. Proszę bardzo, pytanie, tak? Przepraszam. Nie proszę, tu tak, Pan. Tak, odnośnie personaliów, bo padło nazwisko Andrzej Czuma. Czy to jest osoba, to sama osoba wtedy i teraz? Andrzej Czuma był w ROPCIO, w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela w 70-tych latach. To są ludzie, którzy wyszli z KOR-u, bo byli bardziej patriotyczni chyba, tak? To jest można nazwać. On był doradcą MKZ-u Katowice, ponieważ u nas w MKZ-cie Katowice nie zaległ się nikt z KOR-u. Ja byłam wytypowana do rozmów z Michnikiem, jak przyjechał do MKZ-u Katowice. Jest zapis tej rozmowy w IPN-ie, więc to nie ja w tej chwili zmyślam. Jest taki zapis, że ja odpowiedziałam mu: wiesz Adaśku, ale mnie nie interesuje kobiet z ludzką twarzą, nawet Kuronia, nie chcę w finlandyzacji, mnie interesuje niepodległa Polska. Koniec kropka. No więc żaden z Kuroniady u nas się nie zaległ, a myśmy doradców potrzebowali. Bo to był taki okres, że na przykład ja byłam jedyną osobą z wyższym wykształceniem w całym MKZ-cie, nie? Więc no, pomagali nam trochę Chrzanowski, trochę Stelmachowski, a Czuma potem przyjechał i od strajku w Bydgoszczy, czyli marzec 81, do końca MKZ-u katowickiego Czuma był naszym doradcą, zaczął wydawać dziennik Wiadomości Katowickiej i do stanu wojennego praktycznie przebywał na Śląsku. Potem był internowany. Jak wyszedł, to ja się z nim chyba w 1984 spotkałam. No i wtedy on mi dał ten lewy krakowski dowód osobisty, ale ja się z nim w stanie wojennym spotkałam raz. Potem on wyemigrował do Stanów, no od razu praktycznie chyba 2 miesiące później. To było zaraz po tym spotkaniu. No i tyle. I tam słyszałam, że jakieś straszne rzeczy były z Gwiazdą Popularną, którą przejmował, ale ja już tych spraw nie wiem. Teraz przyjechał, gazeta, znaczy grupa PO go ściągnęła do Sejmu, został tym posłem, ale jak napisał jakiś tam raport, to mu od razu pogrozili. No i ogonek przewodniczący do komisji, tak? Tak. Wiem, że nie było żadnej zaciemności. Tak. Po czym oni to zreinterpretowali, że naprawdę tak, to on tak wcale nie myślał, że to pewnie coś innego mu chodziło po prostu. Ale ja nie wiem, jak swego czasu w Stanach on bardzo Polka bronił. I tak, no Wałęsę bronił, no przecież słuchajcie, ludziom się nie chciało wierzyć w ogóle, że Wałęsa jest nie w porządku. Ja stosowałam metodę właśnie, dlaczego mnie tak agentura unikała, jakoś nie miałam kłopotów z nimi. Zawsze robiłam metodę po owocach jego poznacie go, nie? No i Wałęsa mi podpadł na tym, że on bronił bardzo dziwnych ludzi i wyszły pod niebiosa, nie? Jaki to zdolny, fantastyczny człowiek. A porządnych ludzi tłamsił. No i kiedyś przyjechał do MKZ-u w Katowice, to było przed wybrami jeszcze takiego łączącego wszystkie MKZ-y. I on tam po prostu Prosił mnie, żebym usiadła koło niego i przedstawiała kolejnych ludzi. Ja myślałam, że on pyta mnie, żebym no dokładnie to, co to. No więc ja mówię tak, Czerniewski, lektor Komitetu Wojewódzkiego Partii w latach takich i takich, obecnie przewodniczący MKZ-u Bytom. Jak, co ty mówisz? Przecież to taki wspaniały człowiek. Ja mówię, to co mówię, to jest tak. To jest kanalia. No występuje następne jakieś, no to ja mówię, to jest przewodniczący z kopalni takiej i takiej, fajny chłopak, taki dziarski, no fajny taki. No, nie, to jakiś głupek, narwany, nie? Ten mi mówi. No ja mówię, ja uważam, że to jest bardzo fajny chłopak, taki poskładany, no, organizator dobry. Następny, no to mu znowu mówię, że na polecenie Komitetu Miejskiego wyczyszczono mu kartotekę tralalalala, jakiegoś tam innego. Nie, jak możesz, to taki fantastyczny chłop. No więc ja po którymś razie powiedziałam, Lechu, ja z tobą nie dyskutuję na temat ludzi z Gdańska, bo ich nie znam. Tak samo ty nie możesz rozmawiać i dyskutować ze mną na temat ludzi stąd, bo ja ich wszystkich znam. Znaczy tych, wiesz, już na poziomie członka zarządu innego MKZ-u, czy tam jakiegoś przewodniczącego komisji, prawda? No bo tylko takie tam no, sobie były. No więc tych, co tam byli, to ja wszystkich znałam. No i Wałęsa zaczął ze mną dyskutować, że coś tam tego, ja mówię, cicho już siedzę, nie gadam w ogóle. On mówi, no co tam przecież, a kto to jest? I ja mówię, Lechu, ja ci już nic nie powiem, powiem ci tylko tyle, że od dziś zaczynam się interesować twoją osobą. To jest koniec, kropka. Wszystko no, mniej więcej tak, tak wyglądało, także na Wałęsę zresztą przyznam się bez bicia, że MKZ Katowice uratował tego wymowia w ten sposób, że myśmy nie wiedzieli o tym, słuchajcie, o co chodzi Gwiazdom, o co chodzi Walentynowicz. Myśmy myśleli, że to KOR rozrabia biednego Wałęsę. Myśmy tak myśleli. To jest 600 kilometrów, ale te spotkania były rzadko. I ja pojechałem z Jackiem i Jagiełką, były głosowania i myśmy poparli Wałęsę, dlatego ja osobiście jestem zła, nie? Osobiście na siebie, że w jednym głosowaniu głosowaliśmy źle, bo trzeba było głosować przeciwko niemu. A skąd byśmy mieli wiedzieć? I to jest to, co, żeby podjąć decyzję, musisz mieć maksimum informacji wieloźródłowych, żeby je skonfrontować, bo inaczej w dobrej wierze. Tak, ale myśmy w dobrej wierze. W dobrej wierześmy głosowali źle. A zdawałem sobie, że ja kazałam porwać Gwiazdę w 97. W 87, pardon. Bo mi nie dawało spokoju, nie? Bo ja miałem przekonanie, ale koledzy twierdzili, że jest inaczej. No więc porwali mi Gwiazdów z Gdańska. Ludzie w wiosce rybackiej się spotkała, pamiętam, to takie zatupie straszne, tam nawet w dzieciach było tak strach chodzić, więc milicja żadna tam nie chodziła. Jakieś takie chlewiki to praktycznie wyglądało. I wysoko był taki pokój na takich drewnianych schodach, tam szło do tych gwiazdów. Oni już tam czekali, nie wiem, 2 dni czy tam ileś. No i no pytałem wprost, pytałem dokładnie. Kto nagrywał, do czego Wałęsa się przyznał, że przyznał się do identyfikacji zdjęć z grudnia 70 roku, że on poznawał tam tych swoich stoczniowców, sąsiadów, tam różnych innych ludzi, więc on się poprzyznawał. Wtedy rozmawialiśmy, dlaczego akurat Wałęsa stanął na czele tego strajku, dlaczego go wzięli do w ogóle wolnych związków zawodowych. Zajmie te na te wszystkie pytania nam odpowiedzieli. I ja proszę Państwa się tak wściekłam. Wysłuchałam, przepytałam jak najwięcej już takich szczególików, nie? Jak już się go poznali, a jak był ubrany. I potem jak już powiedzieli wszystko, to ja wstałam i powiedziałam, słuchajcie, to byście wiedzieli, byście nie powiedzieli, to byście nas utopili w to szambo. ja nie chcę z wami mieć nic wspólnego pod stankami. I później Gwiazdowa mówi, słyszeliśmy tylko takie szybkie tu po tych drewnianych schodach, będzie to jeszcze dziś w uszach dudninie. No i z Gwiazdami dopiero zaczęliśmy chyba współpracę znowu w jakichś 3 latach, nie? Ja dokładnie sobie przemyślałam, uwzględniałam, przepytałam Walentynowicz w międzyczasie, no bo to już 90 rok, no to ją przepytałam, więc odpowiadała, ale Borsewicz głównie, nie? No, ale to musi być coś ze Stoczki. Przecież chłopcy, nie Wałęsa rozpoczął stronę, chłopaki tam 20-paroletnie takie. No, a cała Walentynowicz praktycznie rozpoczęła strajk, bo Anna Walentynowicz zwróciła uwagę Bolkowi. Bo Walentynowicz ratowała strajk. Walentynowicz wtedy nie było na stocznie, rano rozpoczęły chłopaki, a uzgodnienia były takie, że to musi być ktoś z wieloletnich pracowników, bo musi być ze stoczni. No to wpadli na pomysł, to niech będzie Anna, nie? A, bo jest kobietą, to nie tego. I to mi też powtórzyła Anna, te wszystkie rozmowy, nie? Jak to w szczegółach było. Także, no ja potem, jak ze znania opowieści Ani Walentynowej zgadzały się z opowieściami Gwiazdów, no to doszłam do wniosku, że no ich głupota wcale nie była większą głupotą niż to głosowanie, w którym ja brałam, no, swój udział i też stanęłam w obronie całe, słuchajcie Państwo, jak się tam przecież działały służby specjalne, nie? I nie tylko polskie, więc myśmy byli dezinformowani. Ale bardzo. Co Pan jeszcze się zgadzał, żeby został Jaruzelski, Kuroń przepraszam, Mazowiecki, Kuroń i Gierynek, czyli tak zwanych trzech jeźdźców apokalipsy, prawda, bo oni nam ten cały kraj rozkręcili tak, że dzisiaj go praktycznie nie ma. Po co Polsce wtedy, żeby oni zostali? A na Walentynowicz i Gwiazda nie chcieli, żeby zostali. Nie, no przecież oni zostali wysłani samolotem, specjalnym samolotem z Warszawy. Zresztą o tym pisze Jadwiga Staniszkis, że oni zostali w ten sposób. I w książce tego Gierek pisze, że siedział tam na Krymie gdzieś tam w czasach, i dzwonił mu szef bezpieki, że Edziu, spokojnie, spokojnie, my na czele mamy swojego człowieka. No i przecież Wałęsa zakończył strajk. Przecież on zakończył przed podpisaniem 21 postulatów, on zakończył to po podwyżce. No dostali chłopcy kilkaset złotych więcej i on zakończył strajk. A wtedy już były z tych małych zakładów, wtedy już stocznia remontowa w Gdyni stała, bo Andrzej Kołodziej dzień pracował i strajk wykonał. I stanął na czele tego strajku. Dzień pracował. No więc tam przychodzili z różnych zakładów i mówili, Boże, no co ty robisz? I wtedy, słuchajcie, jak Krzywonos, ona była, to łapistrajk był, nie? Ona wyjechała z tym tramwajem, bo ona łapistrajkiem była i stanęła, bo chłopcy wyłączyli prąd, nie? No więc, ale wtedy ona by tym zdaniem przeszła do historii. Jednym zdaniem. Że wtedy podeszła do Wałęsy i powiedziała, Leszku, co ty zrobiłeś? Przecież nas teraz wszystkie małe zakłady wyduszą jak pluskwy. I tym zdaniem by przeszła do historii. No potem przestała tam reprezentować, ale no właśnie. I wtedy zaczęli tego myślą szybko i wykombinowali, że teraz robimy strajk solidarnościowy. Czyli stocznia załatwiła, zakończyła strajk, a teraz solidaryzuje się z innymi zakładami, czyli rozpoczyna strajk solidarnościowy i powstaje Międzyzakładowy Komitet Strajkowy, MKS. I wtedy zrobili bzdurę, bo wtedy należało wybrać albo Gwiazdę, albo Walentynowicza, kogokolwiek, ale spoza Wałęsy. Bo jak raz dał ciała, to da drugi raz. I wtedy była taka rzecz, że Osowska, Walentynowicz i Pinkowska, trzy baby, leciały na trzy bramy i zamykały bramy, wzywając, że chłopcy, no wyście źle Wałęsę zrozumieli, strajk trwa dalej. I one zawróciły ludzi z tego strajku. No więc tak to było w szczegółach, bo w części rzeczy ja no, brałam udział, ale te strajkowe rzeczy mam przepytanych ileś tam, nie? Nie tylko Gwiazdowa, ale Walentynowicz, świętej pamięci, Kołodzieja, są opisane w książce Namierowskiego też zaciskanie pięści, nie? Także tam, no, także tam sporo tych rzeczy jest i one nie są wykluczające się, więc mogą być prawdziwe, no tak, w 99%. Czyli odsyłamy wszystkich pragnących poznać lepiej historię najnowszą do publikowanych książek. Minęła godzina 23:20, czyli byliśmy tutaj rekord nasz. Pani Jadwigo, po prostu jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaszczyt, tutaj, jaki Pani nam uczyniła swoim odwiedzeniem. Dziękuję za zaproszenie, a z tego albumu będzie część druga, bo tu jest część pierwsza, ona się kończy, to jest początek historii Gruzji, jest on o oficerach kontraktowych Gruzinach polskiej armii, którzy służyli, bo Piłsudski ich zaprosił, niektórzy zginęli w Katyniu, dzieci ich ginęły w powstaniu warszawskim, i ona kończy się tutaj wizytą prezydenta Kaczyńskiego. Ja jestem dumna z tego, że mój prezydent na czele innych prezydentów pojechał i był w Gruzji, ale nie ma tutaj części tej naszej pracy w Gruzji. Ma wyjść drugi tom tego albumu, mniej więcej o pracy Wydziału Wschodniego w Gruzji i o losach Polaków. Ponieważ tam właśnie Ślązacy, którzy byli aresztowani, bo oprócz tych łagrów na Śląsku pojechało, ja już w tej chwili nie chcę, bo z głowy mówię, 140 czy 150 tysięcy górników do pracy w kopalniach Związku Radzieckiego. Ja robiłam film o jednym z mieszkańców Zabrza, który trafił na rzekę Kurę. On tam pracował w robotach ziemnych przy budowie zapory na Kurze. No i też opowiadał o Gruzinach, jak tam wspierali. No więc Piotr Krawowicz, autor tego i współprzewodniczący Wydziału Wschodniego Solidarności Walczącej, dotarł jako pierwszy Polak do archiwów KGB. Jest sporo materiałów, które właśnie ukażą się w drugim tomie. Jak wyglądało no, przedstawicielstwo ambasady i tak dalej. Także zapraszam. Także Rafaela, tak? Także wydawnictwa Rafaela. Tak. Także proszę śledzić ich stronę internetową. Natomiast teraz chciałem jeszcze raz Państwu wszystkim podziękować tutaj za Wasze przybycie, za Waszą obecność. Tym wszystkim nowym naszym tutaj gościom, ale także tym wiernym naszym prawda, słuchaczom i widzom. I co, tradycyjnie zapraszam wszystkich do zdjęcia. O, właśnie, dzisiaj są